Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na bardzo specjalny odcinek, ponieważ jest to odcinek, który został wylicytowany na aukcji na ratowanie zakładu poligraficznego Scanmir. Wspominałam o tej zbiórce na swoim Instagramie kilka tygodni temu i udział w odcinku wylicytowała przeciekawa i przewspaniała osoba, Ewa Rutkowska, która jest moją gościnią dzisiaj. Ewa może sama o sobie opowie kilka słów o tym, kim jest. Witam Cię bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że tu jesteś, że ja tu jestem i że się spotkałyśmy i że możemy zrealizować ten odcinek, który jest takim odcinkiem pełnym dobra, ponieważ to była licytacja dobra dla Scanmiru. Tak jest, tak. Bardzo dziękuję za to, że w ogóle mogłam uczestniczyć w tej licytacji. Bardzo się cieszę, że wystawiłaś właśnie możliwość wystąpienia w swoim podcaście. No tak, więc ja się nazywam Ewa Rutkowska. Od 21 chyba lat już, tak, 21 albo 2, jestem nauczycielką w społecznym zespole szkół. Poza tym jestem trenerką samoobrony i asertywności WENDO. To jest taka metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i jeszcze dodatkowo zajmuję się szkoleniami antydyskryminacyjnymi, równościowymi, no i takimi obszarami związanymi z przeciwdziałaniem w ogóle dyskryminacji ze względu na różne cechy. No tak, to tak. Uczysz filozofii. Uczę filozofii, tak. Uczę filozofii, tak. Uczyłam w gimnazjum od samego początku do samego końca. Bardzo jest mi żal, że już nie ma gimnazjów. Ja byłam bardzo zadowolona ucząc w gimnazjum, ponieważ jak się uczy w gimnazjum, to się trochę jeszcze można pośmiać z uczniów, a nie tylko z uczniami, a już w liceum oni są dorośli albo też tak udają, że są. No i tak już nie wypada się z nich śmiać za bardzo. Mnie bardzo zaciekawiło to, co powiedziałaś o tym, że jesteś trenerką antyprzemocową i trenerką WENDO. Na czym to polega? Co to jest? O co w tym chodzi? WENDO to jest taka... No właśnie to trudno powiedzieć, bo ludzie myślą, że to jest sztuka samoobrony, no bo kończy się tak na to do, tak? Do po japońsku to znaczy droga, ścieżka, a to wen to właściwie powinniśmy mówić wen, no bo to jest skrót od women, czyli kobiety, czyli droga kobiet. I to do jest takim chwytem, powiedziałabym, chyba bardziej marketingowym niż takim, że uczymy się skomplikowanych rzeczy. Kiedyś chodziłam na aikido i po 3 miesiącach umiałam zrobić jeden pad, taki pad na ziemię, bardzo ładnie, z powstaniem, no ale jakby to było trochę mało jak na samoobronę, której spodziewałam się tam jakoś, którą spodziewałam się uzyskać. I to jest taka jakby metoda, która została zapoczątkowana 50 lat temu w Kanadzie, ona potem przewędrowała do Europy. Są bardzo różne informacje na temat tej metody, one są w necie. Nie wszystkie są zgodne z tym, co ja usłyszałam, bo byłam szkolona przez niemieckie trenerki, bo kiedyś WENDO nie było w ogóle w Polsce. I to generalnie polega na tym, żeby dać kobietom siłę i żeby teraz też zwykłyśmy mówić kobietom i osobom, które są socjalizowane do roli kobiety, bo przyjmujemy także transmężczyzn. Też mamy otwartość na przyjmowanie trans kobiet, no ale to jest jakby to trochę też inna już kwestia. Natomiast to jest feministyczna metoda samoobrony, która też wychodzi z takiego założenia, że sposoby łamania granic kobiet są dość podobne. To znaczy w różny sposób kobiety bywają gorzej traktowane, czy to w bliskich związkach, czy to też w takim społecznym odbiorze, czy to na rynku pracy. Częściej, zdecydowanie częściej, to kobiety są zaczepiane na ulicy, to kobietom grozi tak zwany catcalling, czyli kobieta sobie idzie i ktoś tam gwiżdże, czy no jakby niby nic wielkiego, ale to ewidentnie może po prostu sprawić wielu osobom trudność, przykrość, a także jeżeli są młode, to po prostu może zastraszyć. Bo prowadzimy zajęcia od 6-7 roku życia. Oczywiście to są osobne zajęcia dla małych dziewczynek. Tak, wcześnie. To oczywiście są inne zajęcia. Ale to takie nauczenie umiejętności reakcji na takie, tak, na przykład na takie zaczepki. Tak, żeby też jakby, no, mówi się o czymś takim jak pamięć ciała, czy tam pamięć mięśniowa nawet, tak? I żeby wyrobić w sobie taki odruch, że ktoś cię zaczepia. Jeśli masz decyzję, żeby na przykład zareagować, to reagujesz, bo masz narzędzia.
Ale z drugiej strony też chodzi o to, żeby zbudować wokół siebie jakąś taką aurę, tak trochę, że to zabrzmi za bardzo new age'owo, ale taką swoją postawą pokazywać, że no to nie ja jestem taką, że tak powiem, okazją do zaczepienia, no bo jakby jestem silna. I wszystkie badania pokazują, że jeśli kobiety miały przekonanie o tym, że są w stanie się obronić, to nawet w sytuacji, kiedy były próby zgwałcenia, to one wiedziały, że mogą krzyczeć, szarpać, wrzeszczeć, drapać, wkładać palce do oczu, czy mogą zrobić absolutnie wszystko, żeby się ratować. Bardzo wiele kobiet, jak mamy zajęcia, to mówią: ale czy ja na przykład nie zrobię sprawcy krzywdy? A mówimy o sytuacji, tak, my nie uczymy się bić, my uczymy, jak się bronić. Więc ktoś cię już zaatakował. No i teraz, no, jeżeli zadajesz sobie pytanie, czy nie zrobię sprawcy krzywdy, no to dobrze byłoby się zastanowić, dlaczego nie zadajesz sobie pytania, czy sprawca nie zrobi krzywdy tobie. I bardzo często kobiety mają już tak wdrukowane w procesie właśnie wychowania, że one są mniej ważne niż inni ludzie. I też często mamy takie sytuacje, kobiety czy dziewczynki, no i dziewczyny opowiadają o tym, że nie chciały wchodzić z typem do windy, no bo on coś im się wydawał niewyraźny, nie było żadnych sygnałów, po prostu miały taką intuicję. Siadły do windy, no bo nie chciały komuś robić przykrości i na przykład wydarzyło się coś nieprzyjemnego. No, nie było, nie słyszałam, znaczy nie wnosiły uczestniczki takich historii jakichś bardzo poważnych, chociaż wnoszą w ogóle akurat nie związane z windą, ale no jeżeli jakby intuicja podpowiada ci, i tak uczymy, że coś tutaj jest nie tak, to posłuchaj tej intuicji, no i nie wsiadaj z obcym do windy. No i wtedy zawsze pada takie pytanie: ale co jeśli panu temu będzie przykro? No i tutaj, no właśnie, no należy sobie postawić pytanie: no dobrze, no to będzie mu przykro przez chwilę. Można mu wyjaśnić, że po prostu nie jeżdżę z obcymi windą. I w ogóle proszę jechać na Że to jest zdrowie. jakby Taką mam okej, okay, że to zasadę, że to jest jest. okej, że ja mogę powiedzieć, że po prostu no nie Po chcę. prostu nie chcę. Ale uczysz też na przykład takich reakcji, no jak się bronić fizycznie, Tak, co tak, można wykorzystać, tak, że tak. na przykład to, co mamy w torebce, czy to, co mamy w kieszeni. Tak, nawet czasami robimy taki przegląd torebek i tam znajdują się czasami rzeczy naprawdę zadziwiające. Jedna kobieta raz miała młotek i tak trochę mnie to zdziwiło. Mówię: a dlaczego ten młotek? Ona mówi: a no bo wiesz, to raz po prostu byłam u koleżanki, ona nie miała młotka, wbijałyśmy gwoździe, a potem sobie pomyślałam, że w sumie ten młotek to tak mi dodaje pewności siebie. No i oczywiście powstaje pytanie, tak, czy mając ten młotek jesteś przekonana, że go użyjesz, ale nawet jeśli nie, to masz poczucie bezpieczeństwa, tak, i możesz sobie iść ciemną uliczką i trzymać rękę na rękojeści tego młotka i nic jakby się nie wydarza, ale ty masz poczucie, że no dobra, jestem bezpieczna. Trochę jak taki amulet. Trochę jak amulet, dokładnie, tak, że i kobiety mówią o różnych sposobach, ale my uczymy kilku, naprawdę kilku, to na palcach jednej ręki można policzyć, ciosów i też kilku kopnięć, które każda kobieta jest w stanie zrobić, nawet jeśli jest osobą starszą czy bardzo młodą, no bo też na przykład uczymy dziewczynki też jak się bronić i Ale jak dziewczynki też krzyczeć. uczycie, jakie ciosy można Ale zadać? absolutnie, absolutnie, tylko z dorosłymi kobietami ćwiczymy w ten sposób, że one ćwiczą też ze sobą na takich specjalnych łapach trenerskich do samoobrony. No a dziewczynki ćwiczą tylko z osobami prowadzącymi kurs, więc po 3 godzinach prowadzenia zajęć dla dziewczynek, no to ja mam poczucie, że po prostu zużyłam 70 tysięcy kalorii i w ogóle chcę się położyć, a dziewczynki są niespożyte. A jakie, jeśli tak, nie wiem, czy można jakoś uogólniać, ale jakie osoby przychodzą na takie kursy? Czy to są osoby, które spotkało coś nieprzyjemnego, coś złego? Czy na przykład matki dziewczynek, które się boją, że ich córki może spotkać coś złego? Jeżeli chodzi o dziewczynki, to bardzo często matki przysyłają, które same były na zajęciach. I mogę taką anegdotę opowiedzieć, że kiedyś miałam dziewczynki z jednej szkoły podstawowej, to zorganizowała jedna z mam. I te dziewczynki były nauczone w szkole takiej naprawdę wspaniałej reakcji, ale też bardzo śmiesznej. Z dziewczynkami dużo pracuje się w taki sposób, że się odgrywa sytuację. Zresztą dorosłymi także, no ale z dziewczynkami no to w szczególności, one też się lubią przebierać i grać, i no właściwie na tym można byłoby spędzić całe zajęcia. I one były wszystkie nauczone jednej reakcji, kiedy ktoś przysiadał się do nich, wstawały, wyciągały rękę do przodu, taką blokującą rękę, i mówiły: nie znam pana. I powtarzały to metodą zdartej płyty. I to było naprawdę wspaniałe, bo to też zawierało takie elementy wendo, w takim sensie, że ktoś się do ciebie dosiada, no to wstań. Tak jak widzisz, że sytuacja jest zagrażająca, to nie siedź dalej, wyjdź z tej sytuacji. I one to miały naprawdę w takiej właśnie pamięci ciała,
że się zrywały i jeszcze patrzyły w oczy dodatkowo, co też jest takim, no oczywiście jak mała dziewczynka patrzy w oczy, to jest to mniej zagrażające, ale jest to tego typu kontakt, który bez uśmiechu, no jest czymś, co jest przynajmniej zastanawiające i one naprawdę to robiły wspaniale. No więc to są dziewczynki, bardzo często mają mamy, które były na zajęciach, ale też mamy po prostu uważają, że dobrze byłoby, żeby się wzmocniły. Często przed wakacjami mamy pytania, czy są kursy dla dziewczynek, a z dorosłych kobiet to właściwie nie ma reguły. Trochę mamy takich zajęć w różnych projektach, gdzie pracujemy z kobietami, które doświadczyły przemocy, najczęściej w bliskich związkach, albo które na przykład wracają na rynek pracy i mają dosyć słabą samoocenę, często też zaindukowaną przez partnerów czy przez rodziny, a często też po prostu dlatego, że były 3 lata na przykład na urlopie wychowawczym i uważają, że w związku z tym już się do niczego nie nadają, co oczywiście jest, no, wiadomo, że nieprawdą, no, ale jakby to jest ich doświadczenie. Więc pracowałam też z grupami senioralnymi i to też jest zupełnie innego typu doświadczenie i też bardzo ciekawe, no bo z kolei kobiety na przykład 70+, bardzo trudno nam było namówić do krzyku, to znaczy one już były tak socjalizowane, że też tak długo jakby przebywały w takim, nie wiem, jakimś rodzaju myślenia, że nie wypada krzyczeć. No tak, ale to jest kwestia jakby tego, w czym wszystkie żyjemy, czyli tak, że właściwie od dziecka dziewczynki muszą być miłe i grzeczne i nawet jakby taka no, agresja jest po prostu zupełnie źle widziana, tak, tak. W ogóle nawet uzasadniona. Stawianie granic jest źle widziane i to mogę też podać taki przykład, że to też dotyczy chłopców oczywiście, że granice dziecka są łamane na porządku dziennym, na przykład w taki sposób przy spotkaniach rodzinnych, no idź pocałuj ciocię. A dziecko nie chce tej cioci całować i to nie ma nic wspólnego z tą ciocią, po prostu no, dziecko ma prawo do własnych jakby zachowań, które no nie są krzywdzące przecież dla nikogo. Albo siadanie Mikołajowi na kolanach. Albo właśnie, a jeszcze pozowanie z uśmiechem do zdjęcia. No to są takie rzeczy, które pokazują dzieciom, a w szczególności dziewczynkom, których granice też potem są łamane w taki też, no bo to jest jakby pozaseksualny dotyk najczęściej, ale w taki też sposób jakby seksualizujący, że to, że ona wyraża niezgodę wobec łamania jej granic, nie bardzo się liczy. Ale to jest, kurczę, to jest chyba nawet moja jakaś trauma z dzieciństwa, ten Mikołaj. To po jest prostu trauma, brzydko pachnący, tak, spocony stary dziad, któremu trzeba było usiąść na kolanie. Tak, tak. I jeszcze się uśmiechnąć i machać i tak, i nie można było nic powiedzieć, że się nie chce, no bo taka była impreza w przedszkolu. Ale taki warsztat to też chyba niezły trening w ogóle pewności siebie i jakiegoś takiego poczucia własnej wartości. Tak, tak, bo staramy się, no mogę ujawnić, no bo to jest jakby rzecz już dawno ujawniona, że na samym początku zajęć i naprawdę na początku, w ciągu pierwszych 3 godzin, zapraszamy kobiety do tego i dziewczynki też, do tego, żeby przełamały deskę. To jest taka deska 20 na 20 cm, sosnowa, to nie jest grube drewno, chociaż raz, i to było na początku mojej kariery trenerskiej, stolarz się pomylił i zrobił bukowe drewno. No i to był trochę hardcore, żeśmy się strasznie przestraszyły, ale uczestniczki również i te deski potłukły, nie wszystkie rękami, niektóre nogami, ale poszło, nie mówiłyśmy im, że po prostu miały być inne deski. A jak byłam w Ukrainie raz, to stolarz się pomylił i zrobił 3-centymetrowe deski i szczerze mówiąc, jak to zobaczyłyśmy, to no to też byłyśmy bliskie palpitacji, ale też nie powiedziałyśmy kobietom i te 3-centymetrowe poszły po prostu jak burza. I one przebijają albo pięścią, albo właśnie nogą. No i nie po to, żeby zrobić takie czary-mary, tylko po to, żeby zobaczyły, że mają siłę od samego początku, że po prostu to jest kwestia decyzji, czy uderzę i też to jest kwestia tego, że po prostu jakby jak się skoncentruję, to to zrobię. I no w sumie te kobiety potem się temu nie dziwią, no bo każda ma doświadczenie dźwigania jakichś siat, albo nie wiem, uprawiania jakiegoś sportu w młodości, albo rodzenia dzieci, co po prostu również wymaga pewnej siły. Dziewczynki są mniej kłopotliwe, bo czasami jest tak z dorosłymi kobietami, że no ta deska budzi wiele takich dodatkowych jakby emocji, kobiety się potrafią też jakoś na niej, na tej desce bardzo zafiksować, uznać, że jak jej nie przebiją, to będzie to coś złego, no i tak dalej. Natomiast małe dziewczynki w ogóle się nie przejmują. Co więcej, przebijają cieńsze deski oczywiście, no nie 2-centymetrowe, tylko na przykład 1-centymetrowe albo 1,5-centymetrowe, jak są trochę starsze, ale nie wiedzą jeszcze, że się mają tego bać. W związku z tym, jak im coś nie pójdzie,
To uderzają drugą ręką, to nogą. Jedna zapytała, czy może głową, to powiedziałam oczywiście, że nie można, no bo nie chciałam, że potem matka Bezpieczeństwo. przyszła i powiedziała, dziecko przyszło z guzem do domu, co pani robi? I to jest naprawdę bardzo ciekawe też, jak, żeby zobaczyć, jak to się zmienia, jak na przykład jeżeli chodzi o, właśnie rozmawiałyśmy o gimnazjalistkach, jak jeszcze były gimnazja, no a teraz to są wczesne licealistki, późne dziewczyny z podstawówek, to jeśli chodzi o świadomość siły, to mam poczucie, że one ją mają naprawdę prawie że na wyciągnięcie ręki. Czyli że one są naprawdę silne i się tego jakoś nie boją. No chyba, że dojdzie do sytuacji, kiedy to jest prawdziwe zagrożenie. I rozmawiałyśmy o takich sytuacjach i ona mówi, no tak, ale nie wsadzę palców do oczu mojemu koledze. No i tutaj jest jakby tak w sytuacji na przykład napaści o charakterze seksualnym czy jakiejkolwiek, więc z nimi dużo pracujemy nad właśnie ustawianiem granic, dużo mniej nad ciosami, no bo one to umieją robić. Ale to znaczy, skoro mają tę świadomość siły, to znaczy, że może jakby ich rodzice już jakąś dobrą robotę wykonali. Czy ty widzisz właśnie jakąś taką Myślę, zmianę? że to, co powiedziałaś o kobietach starszych, że boją się nawet krzyknąć. Tak, więc zdecydowanie. Gdzieś może to jeszcze długa droga przed nami pewnie, ale... Ale myślę, że to i też na pewno te młodsze kobiety i dziewczyny tak en masse, no bo to oczywiście różnie w zależności od grupy, środowiska, osób indywidualnych, ale na przykład nie boją się słowa feminizm. I kiedy ja pamiętam, zaczynałyśmy w 2002-2003 roku, jak się mówiło, to jest samoobrona o charakterze feministycznym, czyli wychodzimy z założenia, że kobiety po prostu, że kobiety jakby mają mniej praw niż mężczyźni i, one, i to jest albo zapisane, albo niezapisane, no i po prostu w związku z tym będziemy jakoś próbować na to reagować. No to pamiętam, że niektóre kobiety przewracały oczami i mówiły, no ale jak to feministyczne, brzydkie słowo na F. Teraz jakoś aż tak tego nie widzę. Nawet w małych środowiskach, no, które jakby można byłoby sądzić, że będą trochę bardziej konserwatywne, tak się nie dzieje. To powiedz jeszcze, ile trwa takie szkolenie? Jak się można zgłosić, zapisać i gdzie? Ono trwa takie podstawowe i takie, które wyszło nam, że kobiety najbardziej lubią, trwa 12 godzin i to jest 6 sobota, 6 niedziela, no bo wtedy kobiety też, no wiadomo, tak nie muszą być w pracy. Dla dziewczynek raczej robimy 3 spotkania albo 4. One są troszeczkę krótsze, bo tak myślę, że to jest 11 godzin łącznie. I no, trzeba po prostu wpisać sobie Wendo w wyszukiwarkę. Jest na stronie wendo.org.pl, są wszystkie trenerki, bo trenerki jest w ogóle dużo dosyć. Jest, nie chcę teraz skłamać, ale myślę, że czynnych trenerek w różnym stopniu czynności jest około 30. I właściwie no, to jest tak, że słuchaczki z wielu miast mogą sobie po prostu znaleźć kurs. Też często zdarzają się kursy za darmo, to znaczy, że po prostu są z jakiegoś projektu, to wtedy jest też on ogólnie dostępny. Na pewno zawsze są wenda z okazji jakichś ważnych wydarzeń, na przykład w Krakowie zawsze z okazji Manify Krakowskiej, z okazji Dni Równości bardzo często. Bardzo często wenda robi Ulica Siostrzana na swoich wyjazdach i one są wtedy dla kobiet jakby już nieodpłatne. W Warszawie jest sporo trenerek, w Krakowie jest w ogóle jakoś bardzo dużo trenerek, ale są właściwie, nawet jeżeli jest jakieś miasto pozbawione trenerki Wendo, to zawsze tam ktoś przyjedzie albo na przykład jest wręcz na dyżurze. Na przykład w Lublinie teraz już nikt nie mieszka, nie w Białymstoku, przepraszam, w Lublinie jest koleżanka, w Białymstoku nikt nie mieszka, ale koleżanka z Wrocławia dyżuruje po prostu i jak trzeba w Białymstoku to zrobi. No to dziewczyny, jeżeli chciałybyście siebie wzmocnić swoje poczucie siły, wiedzieć jak się obronić w sytuacji zagrożenia, to już wiecie co robić. A tak, my... też na Facebooku wystarczy, żeby wpisać Wendo. Wendo Warszawa, Wendo Podhale. Wystarczy, żeby wpisać na Facebooku. A my sobie zmienimy temat, bo Ewa oprócz tego, że uczy filozofii, że jest trenerką antyprzemocową, ma bardzo ciekawą historię, swoją własną, osobistą. I to jest historia twojej choroby, bo chorujesz na SM, tak, czyli stwardnienie rozsiane. Jak u ciebie objawia się ta choroba i kiedy dowiedziałaś się, że to jest właśnie SM?
Ona się objawia tak, że jest mi gorzej chodzić zdecydowanie, to znaczy, że po prostu słabo chodzę, muszę albo pomagać sobie kulami, kijkami, takimi do Nordic Walkingu, chodzikiem, a czasem jak mam za długi spacer, to wolę wziąć wózek. I to jest taka podstawowa, jakby podstawowy problem. Drugi problem to jest taki, że to wszyscy mają z SM-em takie chroniczne zmęczenie, czyli to jest absurdalne zmęczenie, no bo dopóki nie miałam SM, też byłam osobą bardzo sportową, to myślałam, że zmęczenie polega na tym, że człowiek dyszy, jest czerwony na twarzy i spocony potwornie. No i tak mi się kojarzyło zmęczenie. Tutaj w ogóle tego nie widać. To znaczy, no nie wiem, przejście pół kilometra może być dla mnie właśnie tym maksymalnym, ile mogę przejść, i to rzeczywiście to zmęczenie jest takie bardzo, bardzo duże. Ja się dowiedziałam w roku 2012, że jestem chora i miałam takie naprawdę klasyczne objawy. To się wiązało z parestezjami, czyli z takimi wędrującymi, dziwnymi odczuciami w nogach. I miałam, krótko mówiąc, miałam takie poczucie, że moja noga nie jest moja. I właściwie to było takie najbardziej, chyba najlepiej to obrazuje. To były też takie niedoczucia, nadczucia. No i dosyć szybko zostałam zdiagnozowana i tutaj miałam naprawdę dobrą diagnostkę bardzo, bo słyszałam o różne historie, że ludzie byli diagnozowani 20 lat albo nawet w dużych ośrodkach jakoś bardzo długo, a u mnie no to poszło czołgiem naprawdę po prostu w przeciągu 3 tygodni. Najpierw miałam poczucie, że doktor, która mnie skierowała do szpitala, bo nie było szybko rezonansu, że trochę jest taka, no że trochę przesadziła. A w tym szpitalu właściwie od razu mi wszystkie badania zrobili na podstawie badania klinicznego, czyli tam ktoś stukał w kolano i kazał mi wodzić wzrokiem za palcem, i na tej podstawie nabrali podejrzeń, krótko mówiąc. Więc tu akurat muszę powiedzieć, że jestem rzadkim przykładem szybkiej diagnostyki. No tak, i to jest choroba neurologiczna. Mówi się, że to jest choroba autoagresywna, autoimmunologiczna, czyli organizm atakuje swoje własne komórki. No i to tak, no nie ma lekarstwa, ale muszę powiedzieć, że jak zaczęłam chorować, mimo że byłam wtedy w lepszym stanie, w takim sensie, że dużo lepiej chodziłam, natomiast miałam sporo rzutów na oczy, które były dosyć, no, trudne, tak, bo myślałam sobie, że jak przestanę widzieć, to będzie to mało korzystne w zawodzie nauczycielskim zwłaszcza. Ale trudno mi było jakoś psychicznie z tą chorobą. Nawet pamiętam, jeden neurolog powiedział mi, bo pani źle znosi diagnozę. I sobie pomyślałam, to proszę dać mi telefon do osoby, która dobrze zniosła, to ja porozmawiam. Zapytam się, jak dobrze znieść diagnozę. Jakby można było dobrze Tak, znieść taką po prostu diagnozę. ktoś dostaje diagnozę i mówi, aha, no to świetnie, to dobrze, że nie inna choroba. No, myślę, że nikt dobrze nie znosi diagnozy o chorobie przewlekłej. No, ale jakoś nauczyłam się tę chorobę jakoś tak osadzić w moim życiu. Mam naprawdę duże szczęście do ludzi, w takim sensie, że zarówno moja szkoła jakoś tak bardzo jest odporna na moją chorobę, w tym sensie, że mam bardzo dużo udogodnień, ułatwień i też ja, no teraz wszyscy uczyliśmy zdalnie, to nie ukrywam, że dla mnie była to duża wygoda, ale też moja dyrektorka powiedziała, że jakbym chciała, to dalej mogę zdalnie, że sale są przygotowane. Wolałabym nie, ale, no ale jakby, że w ten sposób nie traciłabym na przykład lekcji. No więc to jest, więc mam poczucie, że no tak, no jestem dosyć w komfortowej sytuacji, w tym sensie, że mam wsparcie i też jako trenerka Wendo z niepełnosprawnością mam takie poczucie, że dla niektórych osób jestem bardziej wiarygodna, no bo jak byłam taką sportową osobą, no to ludzie myśleli, no taka baba duża i jeszcze sportowa, taka jak biegnie, to po prostu się nie ogląda, no to ona sobie poradzi, ja sobie nie poradzę. A teraz jest tak, że ja nie ucieknę, ktoś mnie goni. Ale nauczyłam się tego, jak bardzo ważnym elementem samoobrony jest głos. I naprawdę wszystkich do tego przekonuje. Jest taki film Kabaret z Lizą Minnelli. Tam jest taki moment, że Liza Minnelli wrzeszczy pod mostem, pokazując drugiemu bohaterowi, jak odreagowuje stresy. I nad nimi przejeżdża pociąg, ona wrzeszczy. I mam poczucie, że to jest naprawdę jedno z lepszych ćwiczeń, jakie sobie można zrobić. Zwłaszcza kobiety, jakie sobie mogą zrobić, bo to jest totalnie uwalniające. No i jakoś tak teraz mam, że też lubię właśnie z głosem pracować, w szczególności z grupami, nie tylko na Wendo, ale mam poczucie, że to daje dużą siłę. A miałaś jakiś taki moment żałoby, jak dowiedziałaś się o diagnozie,
po tym jakby dawnym życiu, że to Tak, już że się już, że skończyło, że już to już będzie Sennevrati. inaczej od Tak, teraz. tak, tak. Ja uczestniczyłam w kilku albo w kilkunastu takich biegach organizowanych na różne okoliczności. Nawet byłam w takim biegu w Casablance na okoliczność praw kobiet, 10 kilometrów, a w Casablance było ciepło i duszno, więc to jakby 15. I wtedy, kiedy dostałam diagnozę, to za jakiś tam miesiąc miał być bieg właśnie na okoliczność praw kobiet, chyba jednej też z firm kosmetycznych. No i chciałam w nim uczestniczyć. No i powiedziałam to lekarce, która mnie diagnozowała, i ona mówi: niech pani o tym zapomni. Nawet jeśli się pani będzie dobrze czuła, to proszę sobie tego nie robić, zwłaszcza latem, no bo to nie wolno się przegrzewać. No i na początku myślałam sobie: a tam tak, tam mówi ta kobieta, nie ma racji. No a potem już nie biegałam. Też jakby, no tak. I rzeczywiście myślę, że pierwsze 3 lata to była walka z tym, no tak jak klasycznie, niedowierzanie, po prostu niechęć do przyjęcia diagnozy. Dużo chorujących na SM to na szczęście mnie prawie ominęło, idzie w takie ścieżki alternatywne, ale no trochę mnie to ominęło, no bo skończyłam filozofię i po prostu jednak jestem osobą daleką od alternatywnych sposobów leczenia. Natomiast no, z tego się cieszę, że nie dałam się wciągnąć, tak jak wiele osób daje się wciągnąć w takie też no, finansowe uzależnienie od witaminy C, która no, nie zaszkodzi, ale także nie pomoże w chorobie przewlekłej. A filozofia, to, że skończyłaś filozofię i że uczysz filozofii jakości, w ogóle pomogło w tym? Stoicki spokój. To nie wiem, natomiast myślę, że jakoś. Teraz jak mówisz, to myślę, no może rzeczywiście, ale tak serio, to myślę, że nie, że stoicki spokój to chyba to nie jestem ja, ale też taka mi się wydaje, że jakoś ja po prostu potrafię się do różnych nowych rzeczy adaptować wreszcie, może nie jakoś tak super szybko. I myślę, że to zawdzięczam filozofii, bo jak się zaczęłam uczyć filozofii, to człowiek czyta te filozoficzne opracowania, różne teksty, i jest tak, że właściwie człowiek przyjmuje ten punkt widzenia, a potem za chwilę jest następny punkt widzenia, i potem za chwilę następny. No i trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby znieść napięcie i niezgodę między różnymi rzeczami. I myślę, że to mi dała filozofia i że to też jakby w chorobie jakoś wykorzystałam. Na przykład to, że właśnie ja muszę jakieś decyzje podejmować odnośnie choroby i znieść napięcie między chociażby tym, że jeden lekarz proponuje jedną terapię, a drugi inną, i one obie są akceptowalne z perspektywy medycznej, no ale są inne. I ja muszę, i to ja podejmuję decyzję. A jak się żyje w Polsce osobie z SM? No, powiedziałabym, w osobie z wyższym wykształceniem w stolicy i. No, jakby ja też myślę, że bardzo dużo też zawdzięczam moim przyjaciołom i znajomym, nie najgorzej. Natomiast jak sobie pomyślę, że gdybym nie miała znajomości, to bym na przykład nie trafiła do różnych lekarzy. No i to zawdzięczam otoczeniu, sobie też, no ale i otoczeniu. Jest totalna po prostu wtopa, jeśli chodzi o architekturę. I naprawdę, ojejku, no to można by opowiadać po prostu. Nie wiem, na 10 spotkań byłoby, żeby wylistować, pokazać, ile jest problemów z tym związanych. Podam taki jeden przykład, bo ja też leczyłam się w Łodzi długi czas. Teraz właśnie jestem w takim procesie wahania się, czy tam kontynuować leczenie. I dworzec Widzew, który został, Widzew Łódź, który został wyremontowany, jest tam wszystko bardzo pięknie, ma windy na perony, ale z tego pierwszego poziomu nie ma windy, tylko jest podjazd. Podjazd, który jest bardzo długi. No i z perspektywy osoby, która chodzi o kulach, ten podjazd bardzo długi, Jest morderczy. naprawdę to jest po prostu mordeczek. Dochodzę tam już do taksówki, to mam poczucie, że powinnam się położyć w ogóle w tej taksówce. I no, z perspektywy osoby jeżdżącej na wózku to nie ma wielkiego znaczenia. Z perspektywy osoby, która po prostu źle chodzi, nie tylko ze względu na chorobę, ale na przykład jest starsza i źle chodzi, no to jest fatalne. No, Warszawa też ma chyba bardzo wiele lekcji do odrobienia, jeśli Bardzo, chodzi o bardzo, bariery bardzo. komunikacyjne. Dworzec centralny, właściwie większość dworców, poza chyba Warszawą Główną w tej chwili, naprawdę to tam myślę, że mogłabym opowiadać też godzinami. Łącznie z tym, że jest skomplikowany system wind na dworcu centralnym,
I najlepiej, właściwie najlepiej byłoby zgłosić służbom, że jedzie osoba z niepełnosprawnością. I ja staram się tak robić, ale nie zawsze zdążę, bo czasem no, staram się żyć tak, jak żyłam wcześniej, więc nie zawsze podróżuję z wyprzedzeniem. Ta opieka zresztą zawsze jest, ta pomoc zawsze jest bardzo sympatyczna i to w ogóle jest, to akurat tutaj nie mam zastrzeżeń. Natomiast sam jakby samo się obsłużenie w różnych przestrzeniach jest bardzo trudne. Drzwi obrotowe, które są wszędzie, ta z perspektywy osoby, która wolno chodzi, zawsze myślę sobie, że zabiją mnie te drzwi i będzie taka przykra historia, że po prostu pokażą się nagłówki. Osoba z SMM zginęła przez drzwi obrotowe. I też toalety, które ja akurat nie potrzebuję toalety w pełni dostosowanej, no bo jeszcze chodzę, mam nadzieję, że będę chodzić cały czas, ale wiem z doświadczeń, które opowiadają inne osoby, które właściwie tylko mogą przesiadać się przy pomocy dźwignięcia się na rękach, że większość toalet, które są oznaczone, że są dla osób z niepełnosprawnościami, nie spełnia kryteriów, bo nie ma dwóch uchwytów, a osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje dwóch uchwytów. No także tak, to jest jakaś, ja nie wiem, dlaczego to jest tak trudno, zwłaszcza w nowych budynkach, doprowadzić do tego, żeby po prostu było dostosowanie. No, dużo, bardzo dużo do zrobienia Tak. i myślę, że nie ma tak naprawdę cały czas to siły przebicia. Tak, ja odnoszę takie Tak, wrażenie, tak. że cały czas gdzieś takie rzeczy jak właśnie, a że tu nie ma podjazdu, a że tu jest stopień, a że tu jest, nie wiem, jakiś bardzo wąski korytarz, że to jest gdzieś spychane, bo przecież są ciągle jakieś ważniejsze Tak, problemy tak. i zupełnie jakby A to dotyczy bardzo wielu osób, tak. no bo nie tylko niepełnosprawnych ruchowo, ale ludzi, którzy na przykład mają dzieci i No z tak, tymi ma wózkami rodziców muszą, z wózkami. tak. I wtedy, no i co mają zrobić? Jak mają to dziecko? To muszą wziąć dziecko na rękę i wózek w drugą rękę. No dziękuję bardzo. Także, panie prezydencie Trzaskowski, może pan albo pana żona kiedyś na szezlongu posłucha, proszę sobie wziąć tutaj do serca Tak, tę właśnie. dyskusję. Ale mimo tych wszystkich przeszkód, prowadzisz normalne życie. Normalne to też jest takie słowo, no też jest nacechowane. Starasz się żyć po Tak jak prostu przed tak, jak chorobą. chcesz, tak jak przed chorobą. I masz, z tego co mi zdradziłaś, dosyć bogate życie randkowe. Tak, I chciałam tak. cię zapytać o te randki, bo zdradziłaś mi, że od ładnych paru lat, Od ponad 13. od ponad 13 lat, twoi faceci pochodzą z Tindera, z internetu, z portali Z randkowych, sympatii z sympatii. wcześniej. Tak, bo jako, że pracuję w szkole i to jest środowisko sfeminizowane, jak wszyscy wiedzą świetnie, i jak również w feminizmie jakoś jestem, kot tutaj postanowił zająć jednak, zabrać No, my głos. akompaniamy, zgodzi. To, no właśnie, w feminizmie teraz jest sporo mężczyzn i to są mężczyźni również heteronormatywni. Jak ja zaczynałam w ruchu feministycznym, no, po prostu zaczęłam się interesować, to były lata 90. i tam było mało mężczyzn. No a że uważam, że jestem osobą heteronormatywną, no to szukanie chłopaka akurat w tych dwóch różnych sferach, no, nie było skazane na jakiś wielki sukces. Kiedy miałam 31 lat, to zdecydowałam się na wejście w te internety i wtedy pamiętam, był portal Kafe, pewnie były też inne, ale ja korzystałam z portalu Kafe i portalu Sympatia. A potem też były jakieś różne inne. I rzeczywiście poznawałam tam mężczyzn, co ciekawe, kilku moich, no, dwóch moich partnerów, a też mam kilku kolegów po prostu, z którymi się zaprzyjaźniłam. Okazało się, że osobiście się nie znaliśmy, albo też się nie pamiętaliśmy, no, ale jesteśmy z tych samych środowisk. To oczywiście było zawsze najprzyjemniejsze, no bo nie była to totalnie obca osoba i też jakoś poglądami zbliżona. I jakoś bardzo często miałam rozmowy z koleżankami, które mówiły nie, tylko nie do internetu. I ja mówiłam, no tak, no ja na przykład stresowałam się tym, że będą tam ojcowie moich uczniów czy uczennic. I to był rzeczywiście duży stres. I paru też widziałam. No i no tak, no stresowało mnie to, ale sobie pomyślałam, no co im do tego? I też co mnie do tego, że oni tam są? No takie jest Nie życie. musisz się z nimi umawiać. I absolutnie się z żadnym nie umawiałam. To do głowy nie przyszło. Tak, natomiast uważam, że
No, tak jak też rozmawiałyśmy, to jest taka przestrzeń, która jakby teraz jest naprawdę dostępna, i ona staje się taką równoprawną jakby przestrzenią do poznawania ludzi. Ja też, ponieważ mam 46 lat, tak sobie trudno mi wyobrazić, że zagaduję kogoś na przystanku autobusowym. Nigdy też tego nie zrobiłam, Ja też ale. tego nigdy nie zrobiłam, mimo że ja też miałam okres dosyć intensywnego tinderowania, ale jakoś tak się składało, że takich partnerów poznawałam gdzieś w realu, W realu. ale żeby tak zagadać do kogoś, to nie, to raczej były jakieś zwykle znajomy znajomych, Tak, czy gdzieś tak, jakieś tam wspólne tak. grono, więc tu w ogóle jakby zupełnie cię rozumiem. Jestem w stanie zagadać do kogoś, bo na przykład ma fajnego psa czy fajnego kota, ale zupełnie nie, na przykład niesie go w jakimś koszyku i nie widać, ale no to nie jest sytuacja, która jest sytuacją podrywu. Tak, raz miałam taką sytuację, gdzie myślałam, że ze szczerych chęci zaczepiał mnie koleś, ale to byłam dużo młodsza, bo czytałam Martina Bubera, czyli książkę filozoficzną, idąc do pracy, dawno, dawno temu. I myślałam, że ten człowiek jest taki zainteresowany tym Martinem Buberem. Okazało się, że nie. Tylko właśnie, że nie chodziło o tego Martina Bubera, i to był mój jeden, jedyny chyba taki podryw na ulicy, co sobie zdałam sprawę z tego, że to jest. Więc. Też widocznie nie budzę takiego przekonania, że można do mnie podejść łatwo. Stąd Nie, internet. myślę, że to w ogóle jakoś może kiedyś to istniało, ale Lub to też na filmach to się chyba zdarza. na filmach bardziej niż w rzeczywistości, Tak, bo tak. nie przypominam sobie chyba żadnej takiej historii pary, która by się poznała po prostu gdzieś na ulicy. Natomiast znam też kilka już nawet poślubionych sobie par z Z Tindera. Tindera. Ja też właśnie znam kilka takich par. Mój ostatni związek trwający 3 lata też pochodził z Tindera i przyjaźnimy się teraz i mam poczucie, że jakby. No to był okej związek. Myślę, że teraz, zwłaszcza w pandemii i w sytuacji zamknięcia, lockdownu i tego, że nawet no, nie było fizycznej możliwości Żeby kogoś spotkania, spotkać, czy tak. żeby kogoś w ogóle poznać, to jakby ja mam takie wrażenie, że to się troszkę tak zrównało po prostu z takimi kontaktami face to face. Tak, i też z taką przestrzenią właśnie spotkania pozainternetowego. Tak mi się też wydaje. I wydaje mi się, że tak jak no, dla nas, że jeszcze ja też jeszcze pamiętam czasy sprzed internetu i sprzed telefonów komórkowych, ale dla twoich uczniów czy uczennic, to te kontakty w sieci i kontakty na żywo, jakby tu nie ma Nie ma. różnicy. Tak. Nawet pamiętam, kiedyś mi uczennica opowiadała jakąś historię i opowiadała mi o chłopaku, z którym rozmawiała przez internet, i ja jakoś tak przyjęłam, że to jest po prostu jej znajomy. Okazało się, że znajomy znajomych, i że się umówili, i w ogóle, że było fajnie, i że, no wiadomo, randka w miejscu publicznym, w jakiejś kawiarni, to jeszcze było przed pandemią. I miałam poczucie, że ona opowiada o tym tak, jakby po prostu opowiadała o tym, że no tak, kogoś poznała, chciała się pochwalić może, albo nie wiem, zapytać, czy jeżeli ten człowiek na przykład, nie wiem, interesuje się motoryzacją, to czy warto? I rzeczywiście miałam poczucie, że to jest dla niej zwyczajna forma kontaktu. Nie taka, że a co, człowiek zaczepił mnie w internecie, co zrobić? Że to się zdarza. Inna sprawa, że mnie zaczepiają w internecie, na Facebooku raczej emerytowani wdowcy z armii amerykańskiej, którzy zawsze mają córkę, tak więc myślę, że. A, no właśnie, tylko właśnie warto, Trzeba uważać w tak, no internecie, właśnie w ogóle tak. warto powiedzieć, że w ogóle warto uważać i trzeba uważać w internecie, bo zdarzają się Tak. sytuacje wykorzystania czyjejś no, ufności, czyjejś dobrej wiary, czyjegoś zauroczenia. Tak. I czasem też czegoś takiego, no braku doświadczenia, bo myślę, że jak na początku zaczepił mnie, nie pamiętam już tego wydarzenia, pierwszy raz właśnie ten emerytowany wojskowy, no to być może nawet też pomyślałam sobie, że to jest prawdziwa postać. No teraz już wiadomo, że to nie są prawdziwe postaci, ale też wiadomo skądinąd i są na ten temat teksty, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni dają się oszukać i dają się na przykład, nie wiem jak to jest możliwe, ale jakby wkręcić w to, żeby komuś obcemu de facto zapłacić za coś pieniądze. No, to są takie naprawdę, powiedziałabym, poważne rzeczy, oparte jakby właśnie o jakieś takie zaufanie, które ludzie po prostu mają do ludzi, z którymi gadają w internecie. Tak, także wszystko trzeba z głową, ale miłość albo dobry seks, albo dobry związek,
znaleźć można. Można, absolutnie potwierdzam, można znaleźć. Nawet właśnie i tutaj chciałabym od razu do kobiet, bo osób chorujących na SM jest między 40 a 60 tysięcy populacyjnie w Polsce. No czyli 50 tysięcy, zróbmy średnią, większość kobiet. I duża część kobiet jak jeżdżę na turnusy rehabilitacyjne i poznaję bardzo dużo osób chorujących na SM i no, w związku z tym poznaję też dużo kobiet, no bo one są w przeważającej większości pacjentkami. I rzeczywiście związki, relacje są większym problemem, jeśli chodzi o chorujące kobiety, bo i to też jest statystyka ogólna, nie tylko dotycząca SM-u, że mężczyźnie łatwiej jest zostawić chorą kobietę, a z powodów też genderowych chora kobieta nie zostawia, zdrowa kobieta nie zostawia chorego męża. I kobiety dosyć często jakby no, lądują w sytuacji bez związku, porzucone. No i tutaj właśnie mogę zaapelować, że jakby niepełnosprawność nie jest powodem do tego, żeby jakby nie czuć się kobietą, czy też żeby no też nie korzystać tak naprawdę z życia w takim aspekcie, w jakim byśmy chciały. Bo to rozumiem, no nie zmienia tego przecież, kim jesteśmy. Tak. I każdy potrzebuje czy miłości, czy czułości, uwagi, bycia otoczonym opieką, uwagą i niezależnie od tak, tego... Czucia bycia ważną. Tak, ważną. Niezależnie od tego, czy nie wiem, mamy kłopoty z chodzeniem, czy z poruszaniem się, czy łysienie plackowate, czy cokolwiek innego. Tak, tak. Ale chyba jest coś takiego, że wiele osób po prostu zamyka się nawet nie tyle w domu, ale w ogóle na nowe znajomości. Myślę, że nie wiem, ja bym tak sobie pomyślała, że może już po prostu nikt nie będzie chciał się ze mną spotkać. Jesteś zaprzeczeniem. Ja myślę, że tak może być i myślę, że też jakby są tacy ludzie, którzy nie chcieliby się spotkać z osobą z niepełnosprawnością. Niekoniecznie mówię o sobie, tylko po prostu w ogóle. I ja myślę, że to jest okej. Okay. No też ja nie wiem, czy bym chciała spotykać się z mężczyzną na wózku, ale głównie dlatego, że na przykład czasem potrzebuję sięgnąć do wyższych szafek. A jak jestem w dobrej formie, to sięgnę sama, wchodząc na stołek. Jestem w złej formie, to chciałabym, żeby ktoś mi pomógł. No i tutaj... Ale znam też dużo par, gdzie osoby właśnie poznały się chorując i to są, myślę, że też udane pary z tego względu, że rozumieją siebie nawzajem, że rozumieją też tą chorobę. Więc myślę, że nie ma reguły, ale na pewno jest tak, że niepełnosprawność nie jest powodem do tego, żeby jakąś sferę życia sobie odcinać. Na pewno trzeba partnerowi wytłumaczyć, na czym polega choroba i też, że no tak, że mogę się gorzej czuć i że to nie jest na przykład przeciwko tobie, tylko no po prostu tak jest. Ale nie warto jakby rezygnować z życia po prostu. Tak, tak, myślę, że nie warto, absolutnie. Dalej tak. Żyć. Tak, zwłaszcza, że no, no tak, jakoś tak myślę, że nawet był taki moment w mojej chorobie, że tak sobie myślałam, że rzeczywiście, no że to już jest ścieżka, no taka może nie odcięta, ale że jednak naprawdę... No już nie ma o czym mówić, już lata minęły tej świetności, teraz to już tam tylko kulawość i w ogóle tam będę w kącie gdzieś siedzieć. Ale jakoś okazało się, że wcale nie. Spotykasz się z kimś teraz? Tak. No to super, to trzymam kciuki w takim dziękuję. Razie. I bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo za ja rozmowę. Dziękuję. Bardzo inspirującą, bardzo taką napawającą siłą i odwagą, myślę, że dla wszystkich i dla kobiet i dla mężczyzn i dla osób, które zmagają się z jakąś chorobą i dla takich, co nie. Także pamiętajcie o warsztatach Vendo. Pamiętajcie o tym, że niepełnosprawność nie jest powodem do rezygnacji z przyjemności życia i pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami, nie jesteście same. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę i do usłyszenia.